Hej, hej, czy Duda ściemnia w tym programie 12 kroków do miłości? Czy to była ustawka? Różne wnioski nasuwają się po zakończeniu tego programu, po 10 odcinku. I w tym nagraniu wideo chcę to omówić, chcę poruszyć różne tematy związane z Dodą i z tym, co się działo w tym programie. A ja Was pozdrawiam ogólnie z Bangkoku, w którym siedzę teraz do połowy grudnia. Chociaż może tego nie widać, bo jestem po prostu w hotelu. Ale zanim przejdziemy do analizy, oczywiście tradycyjnie proszę o subskrypcję, łapki w górę, w dół, o podzielenie się swoimi wrażeniami w komentarzach oraz udostępnienie znajomym, jeżeli uznacie, że ten odcinek Wam się spodobał. To, co jest trochę zaskoczeniem, to to, że bardzo mało osób, które ogląda moje filmy, subskrybuje też mój kanał, co jest przykre oczywiście. I tak jak już wspominałem, kto nie subskrybuje, ten jest... Okej, zobaczcie, tutaj Stefan na trzecią randkę przyniósł kwiaty. Okej, ja ogólnie nie jestem zwolennikiem kwiatów na randkach nieuzasadnionych, ale tutaj w tym aspekcie już kwiaty nie są problemem, tak jak mówiłem w pierwszych odcinkach. Ponieważ tutaj jest w pewnym sensie, przynajmniej było tak pokazane zainteresowanie ze strony Dody, jest już trzecia randka, poznają się. Te kwiaty nie robią nic złego, nie pokazują nadmiernie, że mu zależy, ponieważ jej też, można domniemywać w takich normalnych sytuacjach, kobiecie też zależy na poznaniu tutaj mężczyzny, więc one jest problem. Na pierwszych randkach, tak jak wspominałem, kwiaty mogą wyjść nie do końca dobrze, mogą pokazać za dużo tego zainteresowania ze strony mężczyzny, mogą zachwiać równowagę emocji między dwójką osób. Uważam, że nie są wskazane. To jest relikt przeszłości, czasu naszych rodziców. Tutaj, ponieważ jest to trzecie spotkanie, jest to w miarę okej. Dobra, oni wsiadają sobie w śmigłowiec i lecą na Mazury na spotkanie. Super lot, fajnie się rozmawiało, fajne widoki, super. Zwróć uwagę, że ludzie podchodzą tam do tematu randek w takim społecznym rozumieniu, nie wnikając głęboko, uważam, fajnie się rozmawiało na randce, była miła, sympatyczna atmosfera, ale na ogół to nie ona tworzy tą chemię między ludźmi. Na ogół jak randka jest zbyt miła, zbyt grzeczna, zbyt taka podniosła, uroczysta, na ogół nic z tego nie wychodzi, ponieważ są to za słabe emocje. Jeżeli na randce nie towarzyszy element trochę, powiedziałbym, niepewności z obu stron, to znaczy, że prawdopodobnie emocje są za niskie, za małe w osobach, które są na randce i prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. Więc randki nie mogą być bardzo grzeczne, miłe, ciepłe, sympatyczne. No chyba, że dwie osoby mają bardzo taki charakter, powiedziałbym, bardzo spokojny, to tak, ale w dzisiejszych czasach, gdy te randki są trochę jak filmy sensacyjne, muszą być, powinny być zwroty w akcjach, powinny być pewne zaskoczenia, twisty fabularne, to powoduje, że są większe emocje na randce i one powodują, że będzie dalszy ciąg prawdopodobnie. Częściej niż w drugą stronę, gdy randki są za spokojne, gdy dziewczyna jest nieonieśmielona, gdy chłopak też jest nieonieśmielony, to jest to niestety trochę jak takie przyjacielskie spotkanie, na którym nie ma emocji damsko-męskich, są emocje koleżeńskie. Wiadomo, że to do czego to prowadzi, do friendzony. So can we do it somehow? Yeah, of course, you just need to have a blanket and then I go upstairs. I can clamp, you know, it's like this. Czy był dla ciebie i według ciebie pomocny, czy on... No bardzo pomocny, znaczy ja go zmusiłam trochę. To, co ja zauważyłem w tym odcinku, to jest spadające zainteresowanie ze strony Dody Stefanem. Ale omówię to trochę później. Teraz chcę powiedzieć, że nie chcę Wam pokazywać tego wszystkiego, co tu się działo, bo generalnie przyjadą znajomi Dody, których widzieliśmy już w poprzednich odcinkach, przyjedzie siostra Stefana i będzie sobie tam taka jakaś impreza wieczorna plus karaoke. Doda się upije, też będzie śpiewać. Ale tak naprawdę to, co ja zauważyłem tam, to przez całą tą randkę, spotkanie, imprezę, nie ma żadnego iskrzenia między Stefanem a Dodą. To jest to, co ja zauważyłem w pierwszych odcinkach, że nie ma tej gry między nimi, nie ma gry flirtu prawdziwej. Może było trochę na pierwszej randce, na drugiej już było mniej, na trzeciej prawie nie ma w ogóle. Jest zwykłe koleżeńskie albo koleżeńskie relacje, albo wręcz, powiedziałbym, jak stare, dobre małżeństwo.
Nie widzę tu iskrzenia, nie ma ze strony. Jest tylko spojrzenia, są tylko miłosne spojrzenia Stefana na Dodę, ale nie ma aktywnego działania tutaj, nie ma nic. Jest to wszystko takie poprawne. Ja, tak jak mówiłem, uważałem na pierwszej randce, że Stefan jest jakimś trochę podrywaczem, że ma tutaj trochę, powiedziałbym, umiejętności flirtu, umiejętności uwodzenia Dody, umiejętności konwersacyjnego rozkręcenia tej sytuacji, eskalacji całej znajomości w stronę erotyczną, randkową, miłosną. Ale tego nie ma. Tutaj Stefan po prostu płynie z prądem. W drugim odcinku mówiłem, na drugiej randce mówiłem, że on jest trochę jak żaglówka. Jak płynie wiatr, to w tą stronę żaglówka płynie, taka tratwa. Tutaj jest nawet gorzej w tym trzecim odcinku. On po prostu płynie z prądem na tratwie. Nawet nie na żaglówce, płynie z prądem na tratwie. Co Duda powie, to on zrobi. Jest taki jakiś bezjajeczny w tym. Nie ma żadnego aktywnego podrywu Dody. Nie ma żadnych dwuznaczności konkretnych. Nie ma pokazania słownego zainteresowania. Rzucania projekcji różnych przyszłości. Nie ma pogłębiania tej znajomości. Są tylko przyjacielskie rozmowy. Zobaczycie to. To mnie zaskoczyło bardzo. I wnioski omówię za chwilę. Because I see it. How you know I'm good? Because I see it, you know? The same with the tape. Just do it. Oh my god, Stefan! You are like a mountain goat! Oh my god, I can't believe it! Naprawdę, oglądanie tego odcinka było dla mnie mordęgą, bo w nim się nic konkretnego nie działo, nie było żadnych twistów, zawirowań. To wszystko było takie poprawne, jakby oni już byli 15 lat małżeństwem i spotkali się wszyscy w grupce znajomych. No niestety nie ma tu za wiele do skomentowania. Pokażę wam tylko rozmowę taką, którą ostatnio on przeprowadził. To jest to, co ja uważam, że Stefan nie ma gry. Stefan ma wygląd, ma zachowania jakieś męskie, ale jest to atrakcyjność pasywna, atrakcyjność bierna. Nie ma w nim umiejętności poruszenia emocji poprzez wzruszające historie, poprzez historie demonstrujące jego atrakcyjne cechy. Nie ma tu jego flirtu ani droczenia. Nie ma dwuznaczności seksualnych. Nie ma nic, co by podkręcało, budowało napięcie między nimi. A gdy nie ma napięcia między kobietą a mężczyzną, to co jest? Jest friendzone. Nic więcej. Albo obojętność. I tutaj Stefan nie porusza się na drabinie eskalacyjnej. Tutaj jest, można powiedzieć, mgła wojny i nic z tego nie wynika. Ja się tu doszukuję różnych jakichś zachowań, aktywnej próby podrywu Dody, ale tego nie ma. Stefan po prostu jest trochę jak taka bierny patyczek niesiony rzeką po prostu. Tam, gdzie go ten prąd wodny zawiezie, tam będzie ten patyczek. Jest trochę jak taki pionek na szachownicy, którego się przestawia. Nie ma w nim aktywnej woli zwycięstwa, tak bym powiedział. Z jakiego powodu? Trudno powiedzieć. Ja obstawiam, że brak umiejętności. Całe życie był podrywany przez kobiety. Być może nie wykształcił umiejętności aktywnego działania. To jest moja hipoteza. Bo facet jest fajny. To nie widziałam tam w sumie reszty za dużo, ale facet jest spoko. Zgadzam się. Tak, Stefan jest spoko. Stefan jest miły, sympatyczny, uczynny, ale nie ma w nim tej zadziory. Nie ma w nim tej iskry szaleństwa. Przynajmniej w programie, nie wiem jak na żywo. I to skutkuje prawdopodobnie friendzonem. Druga teoria jest taka, że program jest ściemą i manipulacją, zaraz do tego dotrę. On się potrafi odnaleźć w towarzystwie mimo tego zamknięcia i jakiegoś takiego muru dużego. Nie osądza na pewno, nie jest jakiś taki... Tak jak tutaj mówią, Stefan jest poprawny, ale lepszy jest wrogiem dobrego. Ja proponuję, żebyście obejrzeli film z Kasiuszem, jak on podrywał Anastazję w Eks na plaży, to było 3-4 lata temu. Tam widać aktywny podryw, jak to się wykonuje. Albo oczywiście możesz skorzystać z moich poradników, gdzie zobaczyć, co trzeba mówić, jak eskalować znajomość, jak to rozwijać, jak sprawiać, żeby tam się, żeby iskrzyło, żeby była chemia, żeby po prostu od emocji aż powietrze czuło się elektryczność.
tutaj tego nie ma. Tutaj jest dwójka znajomych, którzy po prostu gdzieś sobie wyjechali na wieś i poznają się w jakiejś tam na domówce. Tak określił ten odcinek. Duży wpływ ma jego siostra na niego, bo jego siostra jest zupełnie inną osobą i też na pewno daje mu jakiś taki balans. To jest jedyna osoba, która najlepiej go zna, jedyna najbliższa mu osoba i najlepsza jego przyjaciółka. First person in whole reality show, in whole our program, who said, I love your love. No tak, tu będzie, wiesz, I love your love, tu będzie tamto, siamto, a potem będzie friendzone. Oj, zaspoilerowałem ten odcinek. Co za szkoda. Oj, oj, oj. Tak niespodziewanie, taka niespodzianka, że to ona wybrała Stefana na to jako mniejsze zło na tym spotkaniu w 10 odcinku. Co jest zabawne, ona będzie potem mówiła, że przeszkadza jej to, że ta siostra Stefana tak, nie wiem, czy steruje, czy po prostu ona jest jego taką powierniczką. Słuchajcie, Dodzie cały czas coś przeszkadza. I albo ona po prostu jest księżniczką na ziarnku grochu i ciężko jest spełnić jej wymagania, albo może po prostu nie warto. To jest inny aspekt tej Dody i relacji z Dodą. Ale potem, słuchajcie, okazuje się, że on dostaje friendzona. I że jej przeszkadza na przykład to, że ta siostra jest tak blisko z tą siostrą, co lepiej byłoby, żeby był blisko z jakąś inną dziewczyną, koleżanką. Nie, po prostu Doda na siłę szuka czegoś, żeby zdyskredytować faceta. I powiem wam, że to zaczyna być irytujące w Dodzie. Tak jak na początku ją broniłem w pierwszych odcinkach, że może mieć wymagania i tak dalej, tak teraz jej wymagania są z kosmosu. Mnie osobiście zaczęły irytować już po którymś tam odcinku. Cieszę się, że ten program się kończy, że już nie będę musiał tego więcej oglądać. Zaczynam Doda być wkurzająca po prostu jej zachowania, jej przekonania, filtry percepcyjne, przez które ona postrzega mężczyzn. Oczywiście ona tłumaczy, że była tak skrzywdzona, bla bla. Kto z nas nie był w życiu skrzywdzony przez osobę drugiej płci? Niech podniesie rękę albo rzuci we mnie kamieniem. Każdy był. To jest normalny etap, normalny element bycia człowiekiem. Życia jako człowiek. I trzeba umieć się z tym podnosić, a nie zakładać sobie czarne okulary i patrzeć i wszystko postrzegać negatywnie w drugiej płci. Oczywiście pewien zdrowy rozsądek jest wskazany, ale nie taki, który w toksyczny sposób przeszkadza w poznawaniu osób drugiej płci. Bo to, co jeszcze ujdzie u Dody, która może mieć stały dopływ potencjalnych kandydatów non-stop, i ona może sobie tutaj przebierać jak w ulęgałkach, o tyle u większości osób taki nie jest. I odrzucanie bycie taką wybredną osobą, czy to mężczyzną, czy kobietą, powoduje, że na koniec końców, koniec życia, koniec dnia, jesteś sam, sama. I taka jest brutalna prawda. Że jak ktoś na starcie odstrzeliwuje każdą osobę, nie daje absolutnie żadnej szansy na poznanie się, to zostaje sam. Zostaje kocią mamą albo starym kawalerem. Ojej, to tak jak ja. Ma w sobie coś, czego ja szukam. So you know Polish words, right? So first lesson. Doda, kocham cię. Doda, kocham cię. Yes! What does that mean? Zobaczcie, to było na pierwszym spotkaniu. Było ewidentnie, pierwsze wrażenie było bardzo dobre. Wszystko jakby grało. Później na drugim spotkaniu już było trochę tego mniej, już było jakieś tam kwękania, narzekania Dody, że tam coś powiedział o miłości. Na trzecim jest zupełnie inaczej. Na trzeciej randce. Do you think I'm gonna be your biggest adventure in your life? Yeah. He loves me, he likes me. Nie dba, żartuje. Myśli w sercu, właśnie po prostu. He loves me! Na pierwszych dwóch spotkaniach ona zachowuje się, jakby była zauroczona Stefanem, na trzecim jakby miała na niego wywalone. Jest po prostu obojętna, koleżeńska w stosunku do niego. Co zaszło? Zaraz o tym powiem. I like your love, you know. Let our love live on. Let our love. In the middle of the show, I understood that it's not for me. It was nice, you know, experiment. To jest właśnie ta koleżeńska gadka, w trakcie której on da mu friendzona. And it was pretty interesting situation, new one, but it's not for me. Yeah, this is what I also thought a week something ago, because you're not the person, you just need time to adapt to people, and it's not like you... It's not like you want to meet 12 men in I don't know, 2 weeks, because you cannot focus
on a person's rights. To jest to, co zawsze mówiłem, że Stefan jest do bólu poprawny, do bólu zgodny z innymi ludźmi. Jest to dobry być może kandydat na chłopaka, na męża, dla dziewczyn, które są spokojne, wrażliwe, sympatyczne, trochę nie za bardzo przebojowe, tak jak Doda. Być może w pewnym momencie to zaczyna być nudne dla kobiet, że nie ma tutaj iskry, nie ma tego pazura w nim. Jest poprawność, poprawność polityczna, poprawność ogólna. To jest takie, okej, spoko, spoczko, stare, dobre małżeństwo z nim. Wielu kobietom będzie się to podobało, oczywiście. Ale tutaj w przypadku Dody jest inaczej. It was good experience and I learned very lot of things about myself and that's why it was worth it. Totally can understand that. And I'm brave and I'm proud of myself too that I did came here. That you changed your plans for me. Of course, anytime. Live like this, like always, you know. And I think it's the best. To look what you got and what your heart is telling you. My heart is telling me absolutely nothing. Yeah, I understand that. I mean, I don't feel anything, to be honest. Yeah. I'm tired and I don't feel anything. How could you possibly feel anything, right? I don't know how, but I'm saying, but I want to be honest with you. Yeah, yeah, I anticipated it already. Tutaj Stefan dostaje friendzona. Oczywiście, no, z podniesionym czołem, oczywiście przyjmuje go, idzie dalej, twierdzi, że to była ciekawa przygoda i tak dalej. Powiem wam, w takich sytuacjach, byłem w wielu takich sytuacjach i to jeszcze nie był game over. Jeżeli były te sygnały wcześniej z kobietą na spotkaniach i ona w pewnym momencie mówiła mi takie rzeczy, to nie był game over. Ja potrafiłem to jeszcze bardziej rozkręcić, bo tak naprawdę to, co tutaj Doda mówi, to pewne zachowania jej świadczą co innego, słowa świadczą co innego. Zachodzi tu coś, o czym nie wiemy, ale możemy się domyśleć. Zaraz o tym powiem. Ale takie zachowanie kobiety na ogół świadczy o tym, że ona ma pewne wątpliwości. I tutaj twoim zadaniem, jeżeli chcesz zdobyć taką kobietę, jest wybadanie tych wątpliwości, subtelne wybadanie tych wątpliwości i obejście ich, rozwianie jej wątpliwości i eskalacja znajomości. Tutaj oczywiście Stefan popełnił ten problem, że nie eskalował, że nie było tego napięcia. Wskutek tego być może został friendzona. Gdyby nie rozpatrywać tego, o czym zaraz powiem, to wyjmując ze szkatułki jakby tą sytuację, to nie jest game over. Natomiast Stefan się tu poddaje, ona w związku z tym nie eskaluje dalej, zostają przyjaciółmi, w cudzysłowie przyjaciółmi, chociaż podobnie Stefan miał inne plany wobec niej. Być może ona w poprzednich odcinkach, na poprzednich spotkaniach z nim też miała inne plany, ale się to rozmyło. I co powinieneś robić w takich sytuacjach? Może jest kilka różnych wyjść. Możesz właśnie zrobić to, co Stefan, zignorować to, odejść. A możesz zrobić to, a jednocześnie dalej ją podrywać, jeżeli masz możliwości kontaktu się z daną dziewczyną, przejść do bardziej ostrego podrywu, takiego typu szoki, trwoga, zmienić tu emocje, zmienią się zachowania kobiety. W każdym razie nie poddawać się tak łatwo i zacząć bardziej, powiedziałbym, intensywniejsze działania albo po prostu innego rodzaju działania tutaj. Uderzyć może trochę w sferę tajemnicy, uderzyć trochę bardziej w humor, w flirt seksualny, uderzyć być może trochę w perswazję, uderzyć trochę... Ja mówię teraz bardzo ogólnikowo, bo ja nie chcę w tych nagraniach, w moich komentarzach wprowadzę tu za dużo technologii, terminologii technicznej związanej z podrywem, z uwodzeniem, z relacjami, żeby nie zaciemniać obrazu. O tym wszystko mówię w moich poradnikach, które oczywiście linki do nich i w artykułach też są pod tym filmem, w opisie pod filmem, więc tam zachęcam cię, żebyś spojrzała, bo tam są i dla kobiet, i dla mężczyzn moje artykuły i kursy online, które pomogą ci zrozumieć dokładniej, co trzeba w takich sytuacjach robić, żeby jednak zdobyć kobietę, zdobyć mężczyznę, żeby ta relacja skończyła się sukcesem, a nie friendzonem, bo nikt nie lubi być wrzucany do friendzony, gdy zależy ci na drugiej osobie. Okej, okay, ale zwróćmy uwagę tu na jeszcze coś innego. Co się okazało w czasie tego programu, bo tutaj on dostaje friendzona, żegnają się i ona potem spotyka się z tym psychologiem i rozmawia z nim na ten temat i mówi, że ona teraz jest zakochana w kimś. Spotykały się tam po kilku miesiącach, bo ten program był chyba w lato wkręcony, czerwiec, lipiec prawdopodobnie. Teraz październik,
listopad, nie wiem, kiedy dokładnie był kręcony ten ostatni odcinek, to spotkanie po kilku miesiącach, ona mówi, że ona jest szczęśliwie zakochana w kimś, kto nie jest z programu. I że poznała, że znała tą osobę przed programem, a po programie, ponieważ odkryła siebie, bla, 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 to weszła z tą osobą w związek. I teraz powstaje pytanie, na ile to dość ściemnia, a na ile jest to prawda? Moim zdaniem jest to ściema. Ten cały program był ściemą, ona znała się z tym facetem już wcześniej, sama mówi, że się znała, prawdopodobnie już coś się działo między nimi i ona nie szukała nikogo w tym programie, tylko program powstał już po to, żeby ją wypromować na nowo, przypomnieć publiczności, wypromować nową płytę, uczłowieczyć ją, w cudzysłowie, w opinii ludzi, pokazać, że ona jest taką dziewczyną z sąsiedztwa trochę, a nie niedostępną gwiazdą. I, czyli generalnie mówiąc, żeby ją wypromować, a faceci byli tylko pionkami na szachownicy producentów i na szachownicy Dody. Taka jest moja opinia po 10 odcinku i po tym, co wyszło w trakcie tego odcinka i później. I uważam, czy to było fair, czy nie. No okej, okay, każdy z nich jest dorosłą osobą z chłopaków i szedł do tego programu. A oczywiście mógł liczyć, że pozna Dodę, że poderwie, że może coś z tego wyjdzie. Ale moim zdaniem oni byli już z miejsca na straconej pozycji, bo Doda już była z kimś się spotykała. Była zauroczona. Tak samo ja miałem taki motyw z chłopakiem z Mistrzów Podrywu, który spotykał się z dziewczyną, ale przyszedł jako singiel do programu, mimo że na castingach był z tą dziewczyną, jak mi opowiadali znajomi, ale mówił, że to jest tylko koleżanka. A po czym nagle w czasie programu przyszedł z nią na imprezę na ostatnim odcinku, przedstawił jako swoją dziewczynę. No, to była intryga grubymi nićmi szyta. Ja uważam, że to była ściema ze strony tego chłopaka. I podejrzewam, tak samo jest to ściema tutaj ze strony Dody. I chłopaki zainwestowali swój czas. Prawdopodobnie każdy z nich musiał poświęcić jeden dzień na przyjazd, dojazd, powrót, na spędzenie czasu na planie. Prawdopodobnie grosza za to nie dostali, może co najwyżej zwrócenie kosztów podróży. Doda i producenci zrobili program, na którym zarobili kupę pieniędzy, ponieważ jeżeli nie wiesz, to powiem ci, że w 2017 roku, gdy ja byłem prowadzącym program Mistrzowie Podrywu, to gwiazdy TVN Style, na przykład Maja Sablewska, czy tego typu, tego kalibru gwiazdy mające swoje programy już ileś sezonów, dostawały za jeden odcinek 8-10 tysięcy złotych, tak mniej więcej to był ten pułap. Podejrzewam, że gdy ktoś występował w programie na głównej stacji TVN, Kuba Wojewódzki, czyni prawdopodobnie dostałem kilkadziesiąt tysięcy złotych za odcinek. Więc Doda zarobiła, podejrzewam, że dużo pieniędzy. Okej, może nie zarobiła dużo, bo może się umówiła z producentami, że to będzie też promocja jej płyty. Więc to są już kwestie, o których nigdy się nie dowiemy, bo one są objęte zazwyczaj tajemnicą. Natomiast w teorii mogła zarobić tyle pieniędzy, oni nie dostali nic. Oni poświęcili swój czas, wyprodukowali content. Producenci programu mieli content dla stacji, za które też wzięli pieniądze, bo przecież były tam reklamy, wiadomo. Doda się wypromowała, sprzeda sobie płytę, zarobi. Wszyscy zarobili poza uczestnikami. Poza tymi 12 chłopakami, którzy poświęcili swój czas. Ich zyskiem jedynie było to, że mogli sobie porozmawiać trochę z Dodą, spróbować poderwać, może liczyć na coś więcej, a wyszło jak zawsze. Niestety, tak jest świat zbudowany, no. Trudno liczyć, trudno oczekiwać od telewizji, że będzie taka fair. Wobec mnie też nie byli fair. I w różnych sytuacjach zachowali się nie fair. Wykorzystali to, że ja byłem też nowicjuszem w tym programie, że pewnych rzeczy sobie nie zagwarantowałem, na przykład odpowiedniej czołówki. No ale to przeszło się akurat. Niestety, tak już jest społeczeństwo i życie zbudowane, że wygrywają ci, co mają, co decydują. Co jeszcze bym powiedział? Ona daje mu friendzona, wrzuca go we friendzona, on nie ma umiejętności poradzenia sobie z tym, wyjścia z tego. Przyjmuje to na klatę i wraca do siebie, do Niemiec. Po prostu nie ma umiejętności, jak rozkręcić tą atmosferę tutaj. Jak rozkręcić? Nie było flirtu, nie było jakiegoś na przykład tańca z Dodą, tam nie było widać tego iskrzenia w tym trzecim odcinku. To była trochę taka jak impreza grona przyjaciół ze strony. Były tylko spojrzenia, zalotne spojrzenia ze strony Stefana, ale widać było, że to nie to, co było na pierwszej i drugiej randce. Ja podejrzewam, że Doda już to wygaszała specjalnie, bo spotykała się już z kimś innym, albo być może takie były założenia programu, że Doda nie chce się spotykać z nikim z takiego programu, albo nikt jej nie przypasował, co w sumie na jedno wychodzi.
Tak jak mówiłem, Stefan nie ma tutaj żadnych narzędzi, żeby zmienić tą sytuację. Ty masz, bo możesz tutaj poczytać moje artykuły, przejrzeć kursy online od kolegi do kochanka, albo inne ogólnie z tematu relacji damsko-męskich. Ja uważam, że prawdziwy podryw, uwodzenie to jest sztuka. To nie jest jakieś takie rzemiosło, które się ludziom myśli, że to jest jakiś bajer zwykły. To jest głębokie zrozumienie relacji damsko-męskich i umiejętność grania na tym jak na fortepianie, trochę poruszania się w zawiłościach relacji damsko-męskich, wychodzenia z trudnych sytuacji, z krytycznych sytuacji, niebazowanie, umiejętność poskromienia swojego ego, umiejętność robienia rzeczy, które... robienia, no uczenia się nowych rzeczy przede wszystkim i to uczenia się miesiącami albo nawet latami. To nie jest coś, co przychodzisz i rzucisz 3 komplementy i uważasz, że to jest bajer. Nie. Właśnie to jest umiejętność kalibracji, dopasowania się do zmieniających się sytuacji z dziewczyną, z chłopakiem. Umiejętność trochę poruszania się jak w labiryncie. Odkrywania nowych dróg do dotarcia do serca drugiej osoby. To nie jest rzecz tak prosta i oczywista. Ja napisałem 700 artykułów na moim blogu uwodzenie.org na temat relacji damsko-męskich. Kilkadziesiąt artykułów na blogu dla kobiet. I nadal uważam, że nie wyczerpałem tematu, bo tak wiele jest różnych sytuacji, tak wiele jest ludzi. Każdy człowiek jest trochę inny i o ile większość zachowań jest podobnych w relacjach damsko-męskich, o tyle właśnie te małe różnice często potrafią zmienić całą komunikację między kobietą a mężczyzną. Dlatego podkreślę jeszcze raz, uważam, że prawdziwe uwodzenie, prawdziwy podryw to jest sztuka, którą opanowuje się latami. A na pewno nie jest to nauka uwodzenia w weekend. I ktoś, kto wchodzi w taką dziedzinę, to na ogół odkrywa, że im głębiej w las, tym więcej drzew, tym więcej jest niuansów relacji damsko-męskiej, tym więcej jest różnych zachowań, które czasem przeciwnych intuicji, które powodują, że osiągasz sukces. Mimo, że na przykład byłeś niemiły dla drugiej osoby, mimo, że rzuciłeś coś hardkorowego albo cringe'owego, co w potocznym rozumieniu powinno cię zdyskwalifikować, a jednak działa. I bardzo często mówimy, że to, co kobieta myśli, to co kobieta mówi, to jest to, co myśli w danej chwili. A to, jak się zachowuje, jest wynikiem tego, co ona naprawdę w głębi siebie czuje, jakie emocje czuje. Zachowania są wynikiem emocji, a nie powierzchownych słów. Zresztą to samo dotyczy to też mężczyzn, tylko trochę w innym stopniu. Spójrzmy jeszcze na utratę zainteresowania Stefanem przez Dodę. Załóżmy, że nie ma tej osoby, w której Doda jest zakochana, która oczywiście może podejrzewać, że cały program był ściemą i ustawką. Dlaczego? Dlatego, że Stefan nie skalował, nie rozwijał tej znajomości, a to najczęściej rozwijanie znajomości, kierowanie znajomości w stronę erotyczną, seksualną, związkową, miłosną jest domeną mężczyzny. Na ogół kobiety aktywnie nie popychają spraw naprzód, albo robią to w bardzo wolny sposób, albo subtelny. Mężczyźni jednak powinni robić to, żeby nie wpaść do friendzony, żeby nie zostać tylko kolegą, powinni robić to bardziej aktywnie. Czy to spojrzeniem, czy słowem, czy czynem. O wszystkim oczywiście jest w linkach w opisie o tym. Mówię o tym, o eskalacji znajomości. Stefan tutaj tego nie robi. I jeżeli, na ogół jest tak, że z kobietami, że jeżeli poznajecie się, jest ten moment chemii tej początkowej, a ty nie wykonujesz ruchu do przodu, nie pokazujesz, że ci zależy, nie eskalujesz znajomości, czy to nie eskalacji dotyku, czy eskalacji słowami, nie wznosisz tej znajomości na wyższy poziom, to wasza relacja ma tendencję do obniżania, do naturalnego obniżania się emocji i lądowania w szufladce kolega, czyli we friendzonie. Tak już jest ten świat i psychika ludzi skonstruowana, że nie można po prostu sobie się poznawać przez dziesiątki randek, spędzać ze sobą czas. To jest pomocne, ale to na ogół nie to generuje w większości sytuacji prawdziwy pociąg w drugiej osobie. A pociąg z kolei skutkuje dalej zaintrygowaniem, zauroczeniem, miłością i tak dalej. Więc przechodzeniem znajomości na coraz wyższe etapy, których końcem jest na przykład seks i związek. Albo później jakieś wielozwiązki, zależy co kto lubi, fetysze i tak dalej. No, ale w każdym razie drabina eskalacji jest od dwójki osób, które się nie znają, te, które się później są sobą zainteresowane, które są sobą zauroczone, zakochane
i tak aż do związku, do seksu i tak dalej. Tymczasem tutaj on, Stefan z Dodo, utknął na pierwszym schodku, może na drugim schodku, a ponieważ nie wchodził na kolejne schodki, to zgodnie z wszystkimi regułami relacji damsko-męskiej wszystko zaczęło wchodzić na równie pochyłą i starać się znowu do platonicznej znajomości. Tak już jest życie zbudowane. Dlatego uważam, że Stefan zaczął tracić na atrakcyjności w oczach Dody. Być może pojawiły się też ze strony Dody znowu jakieś kolejne wątpliwości typu Stefan jest Niemcem, to będzie znajomość na odległość, ja tego nie chcę. To też możliwe, że ona zaczęła aktywnie wygaszać tą znajomość z tego powodu. Jeżeli założymy oczywiście, że nie było czynnika X, czyli tak zwanego czynnika niewiadomego pochodzenia, w którym na przykład jest ktoś już w jej sercu, o czym nie wiemy i o czym nikt nie chciał mówić, a tylko grupka znajomych wiedziała, że chłopaki są bez szans, bo serce Dody jest już zajęte. Mogło tak być. The last 2 days was such a great experience for me and you're a great person and I'm really happy that I had the chance to do all this with you. You don't regret anything, right? Never. I never ever regret anything because I just did it because I wanted to do it. I never regret anything. I just live by my heart, you know? Yeah, I know. But, you know, sometimes people have a hope and they think something will happen special. The thing is, I don't have that much expectation. Straty taty. Tak naprawdę miał oczekiwania. Na ogół mężczyźni mają jakieś oczekiwania, albo drugie osoby, którym zależy, mają oczekiwania. Oczywiście on tutaj mówi, że nie, nic się stało, nie ma problemu. No bo co ma powiedzieć w takiej sytuacji? On ułatwia tylko Dodzie powiedzenie mu friendzona. Wrzucenie go we friendzona. Normalnie można tak zrobić, a potem oczywiście i tak próbować podrywać, a można już w tym momencie aktywnie przeciwdziałać temu. Oczywiście nie możesz wprost powiedzieć dziewczynie, nie, musimy być razem, nie akceptuję tego, że jesteśmy tylko przyjaciółmi, bo to też do niczego nie doprowadzi, to jest spięcie i... Ale ułatwianie tego dziewczynie w takiej sytuacji też nie jest najlepszym wyjściem. Już lepsze byłoby w tym momencie zmiana zupełnie strategii tego, co robi Stefan. Nawet jeżeli usłyszał już friendzone. Because you never know and you cannot force things, you know, you just have to give yourself to the situation without any expectations, you know? Good, so far. Friends! Yeah. I to jest ten moment złamania serca, który, no może niekoniecznie tutaj, nie wiadomo co tak naprawdę Stefan myślał, ale zakładam, że tak jak w większości sytuacji jest ten moment złamanego serca. A jakbyśmy wrócili do postaci tych kandydatów? Po emisji naszego reality tak naprawdę po kilku dniach każdy jeden zaczął udzielać wywiadów, lansować się, czyli jakby był odwrotnością tego, czego szukałam tutaj. Tylko dwie osoby. Tutaj Doda nawiązuje do tego, że oni zaczęli udzielać wywiadu, ale pytanie, czy oni szukali wywiadu, czy wywiady szukały ich, pudelki, inne portale lub jakieś inne, nie wiem, strony, blogi, youtuberzy, którzy szukali po prostu tych kandydatów i wyciągali od nich detale tego, co działo się na planie. Tutaj Doda ma pretensje, uważa, że to nie było dobre, że oni zaczęli udzielać, że to nie byli właściwymi kandydatami, skoro zaczęli udzielać wywiadów. Ale zaraz, spójrzmy na to trochę z innej strony. Doda może, oni nie? Ja uważam, że oni doszli do wniosku, że zostali potraktowani po prostu jak pionki. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Oni zostali wykorzystani przez producentów, przez Dodę do stworzenia materiału dla stacji, na której producenci Doda zarobiła, a oni dostali w pysk, zostali prawdopodobnie pokazani. Dopiero teraz zobaczyli, że zostali pokazani w niezbyt korzystnym świetle, że wybrano te fragmenty, w których być może źle wypadli i ich wizerunek mógł zostać zszargany trochę przez te występy, bo telewizja pokazała tylko to, co chciała pokazać, a nie inne fragmenty. I poczuli się prawdopodobnie oszukani, no i zaczęli o tym mówić po prostu. A tu Doda ma pretensje? Sama zarobiła na programie wypromowała płytę, zarobiła na tym programie, przypomniała się ludziom. Ten program zaoferował Dodzie masę korzyści i nie zaoferował nic tym wszystkim uczestnikom. Myślę, że
ich wystąpienia w, ewentualnie tam na pudelkach, czy na jakichś portalach gwiazderskich, na portalach dla gwiazd, jakiś typu, nie wiem, Pomponik czy inne, albo jakieś gazety typu o celebrytach i influencerach, chciały dowiedzieć się i oni chcieli tam wystąpić i powiedzieć, co myślą, co czują po takim programie, powiedzieć, że poczuli się oszukani i ja wcale im się nie dziwię po tym programie. Ja też być może ich troszeczkę źle, może troszeczkę powinien być łagodniejszy w ocenie tych chłopaków w tym programie, bo faktycznie mogły nie zostać wykorzystane właściwe fragmenty. Aczkolwiek uważam, że oni nie wyszli jakoś mega źle. Nie, to byli według mnie naprawdę fajni kolesie, mężczyźni, którzy zostali wrzuceni w wir wydarzeń, który nie był ich w ogóle, w którym nie potrafili się odnieść za bardzo, bo było to dla nich zupełnie nowe doświadczenie. Ja też pamiętam, jak miałem pierwsze wywiady w telewizji, to byłem zszokowany tym, co tu się dzieje. Jak teraz ja oglądam te wywiady z 2007-2008 roku, to myślę sobie, Boże, co ja tam za głupoty mówiłem, Jezu. Byłem zestresowany, spięty, ręce mi drżały, w ogóle może nie widać tego, może to dobrze ukrywałem, ale albo nie zawsze, ale pamiętam, że to było, że robiłem coś nowego i że to niekoniecznie wyszło tak, jak ja bym chciał. To nie byłem dokładnie ten sam ja, który ja uważam, że jestem, który jestem ja z kobietami na tych właśnie wywiadach. Więc podejrzewam, że oni też mogą mieć swoje pretensje i żale do producentów i do Dody. A Doda się dziwi, że oni nagle zaczęli 5 minut sławy. Ja bym nie sądzę, żeby to było 5 minut sławy, po prostu chcieli dać upust swoim przemyśleniom. Może oni mieli realne nadzieje, że coś wyjdzie z Dodą, że nawiążą jakieś kontakty, znajomości, że poznają trochę ten świat, że będzie jakaś też korzyść dla nich. A tymczasem korzyść była tylko jednostronna. Tylko Doda na tym skorzystała i producenci. I Telewizja Polsat. W te ostatnie randki to znowu chłopaki musieli przyjechać do Dody na plan filmowy, spędzić tam ileś godzin, ileś czasu w stresie, w nerwach, w zamieszaniu. I nikt im prawdopodobnie za to nie zapłacił, ani nic nie odnieśli z tego żadnych korzyści. Być może niektórzy nawet stracili po tym programie. Okej, to była przygoda dla nich, na pewno ciekawa przygoda, ale mogą mieć pewne żale, że myśleli, że będzie to dla nich bardziej korzystniejsze, a nie stało się takie. Może myśleli, że będzie to inaczej wyglądało, a tu okazało się, że jest plan, wszyscy biegają, jest zamieszanie, stres. Dodatkowy stres generowali prawdopodobnie asystenci, którzy z nimi rozmawiali w przerwach na planie. I to było wrzucenie ich w środowisko niekorzystne dla nich. Tutaj Doda była jak ryba w wodzie, oni byli trochę jak takie biedne duszyczki, które nie wiadomo, co się dzieje i wszyscy gdzieś po nich cisną, gdzieś ich tam szturchają, przesuwają. I być może w prawdziwym życiu większość z tych chłopaków sobie potrafi radzić z kobietami, potrafią osiągać to, co chcą, a tutaj wskutek tego, że byli w nieznajomym, agresywnym środowisku, wszystko się posypało z ich perspektywy i trudno oczekiwać, żeby oni byli teraz szczęśliwi. A Doda ma do nich pretensje, że 5 minut sławy. Naprawdę wyżej ceniłem Dodę. Po tym programie uważam, że jest wyrachowaną trochę egoistką tak naprawdę. Przynajmniej tak w tym programie można ją odebrać. I że program był może nie tyle manipulacją, bo każdy program jest manipulowaniem i sterowaniem w jakimś sensie odbiorcą, tak jak film w kinie też jest manipulacją emocjami odbiorcy, po to, żeby wywołać w nim określony efekt emocjonalny. Tak jednak uważam, że tutaj nie do końca ten program był fair wobec uczestników. Dowiedziałem się też o tym, że psycholog, ten pan Leszek, po programie musiał konsultować się, czy też mieć superwizję z jakimś innym psychologiem, żeby sobie poradzić po kontaktach z Dodą. Nie wiem, co tam zaszło, że tak, że aż musiał się konsultować z innym psychologiem. Być może Doda ma toksyczny wpływ. Natomiast to też pokazuje, że pan Leszek, psycholog w tym programie, niestety nie miał doświadczeń za dużych z kobietami tego kalibru, ani ogólnie mówiąc z tego typu sytuacjami związanymi z podrywem, z uwodzeniem, z relacjami damsko-męskimi. Że może jest specjalistą w innych kwestiach terapeutycznych, klinicznych, ale w tym ewidentnie wielu rzeczy nie rozumiał, nie wiedział, albo był na słuchawce.
przez producentów odpowiednio stymulowany po to, żeby zadawać pewne pytania, które niekoniecznie były potrzebne z punktu widzenia procesu tutaj między Dodą a nim, ale były potrzebne producentom z punktu widzenia reality show i wzbudzania określonych emocji w odbiorcach. Także pan Leszek chyba nie czuje się za dobrze po tym programie. Ale jestem pewien, że sobie poradzi. Może go czasem za mocno krytykowałem w aspektach z mojej branży, ale mi się wydaje, że jest w porządku gościem. Tutaj moim zdaniem to Doda jest czarnym charakterem tego programu, bez wątpienia. Dał mi przestrzeń na narodzenie się zupełnie innego rodzaju relacji. I dlatego nie żałuję ani chwili w tym reality. To wspaniałe, co ty mówisz, bo dlatego... A co ona ma żałować w tym reality? Zarobiła, wypromowała płytę, być może miała ciekawe wnioski, wyciągnęła od psychologa, no co może żałować? To uczestnicy raczej mogą żałować. Nawigator, popatrz, Doda przeszła przez wiele różnych doświadczeń, akurat w tym eksperymencie nie znalazła, ale przecież celem naszego eksperymentu było przede wszystkim pracować nad sobą. Czyli to... Doda odbyła raptem 12 randek, to jest coś, co przeciętny człowiek w dobie Tindera może odbywać, nie wiem, w miesiąc, dwa, trzy w krajach azjatyckich, to jest dwa tygodnie. To nie jest nic wielkiego, a tutaj jest pokazane, jakby Doda jakieś niesamowite przeżycia, niesamowite wglądy, bo 12 randek odbyła. Wiecie, to jest, z mojej perspektywy, to jest przedszkole na razie dopiero. Jeżeli szukacie miłości, to przestańcie. Po prostu, miłość znajdzie was sama. Wtedy, kiedy pokochacie swoje życie. A ja musiałam się nauczyć pokochać swoje życie na nowo, bo przeszłam przez piekło. To, co teraz Doda powiedziała, to jest właśnie takie, w cudzysłowie, coachingowe gówno. To jest coś, co zabija w ludziach chęć sukcesu. Takie, nie czekaj na miłość, ona sama przyjdzie. Tak, gdy jesteś Dodą, albo gdy jesteś ultra atrakcyjną socjalnie osobą, do której tłumy osób dobijają się do drzwi, tak, nie ma problemu, możesz sobie być swawolnym dyziem o hipisowskim podejściu do życia, dzieckiem kwiatem, przytulaczem drzew. Tak, miłość sama cię znajdzie, gdy cię znajduje, tak, ale 90-95%, 98% ludzi w społeczeństwie nie ma tego komfortu, że ludzie napływają hurtem, kandydaci nimi zainteresowani. Muszą sami aktywnie wchodzić na rynek relacji damsko-męskich, wyjść do ludzi, spotykać się na randkach, dawać szansę na poznanie sobie innym osobom. To nie jest tak, że będziesz siedział w domu, czy siedziała w domu i miłość, w cudzysłowie miłość, będzie pukała co chwilę do twoich drzwi i przedstawiała ci kolejnych kandydatów. Okej, Tinder ułatwia to bardziej kobietom niż mężczyznom, ale ułatwia w jakiś sposób, ale nadal wymaga to wysiłku szukania miłości. Oczywiście nie możesz być zdesperowaną osobą na punkcie znajdowania drugiej osoby, bo to działa przeciwskutecznie, ale nie możesz pozwolić sobie na bierność w relacjach damsko-męskich i czekanie, aż ci los przyniesie miłość. A jak ci przyniesie miłość za 30 lat? Będziesz już miała 50, 70 lat i wtedy być może będzie miłość taka ślepym losem jakby trafiona się w twoim życiu, to znaczy, że całe życie masz być sama, samotną osobą, bo gdzieś taka Doda albo jakieś memy w internecie mówią ci, czekaj na miłość, spokojnie, sama cię miłość znajdzie. A moje doświadczenia i w większości mężczyzn i moich klientów i klientek pokazują, że sama miłość się nie znajduje, że trzeba wykonać pewne kroki, żeby znaleźć tą miłość. To nie jest tak jak w filmach wideo, że potykasz się na mieście, gdzieś trafiasz jakąś osobę, podnosicie oczy i serduszka w oczach zaczynają pikać z obu stron, idziecie na randkę, wszystko toczy się idealnie, a później odjeżdżacie ku zachodzącemu słońcu. Tak dzieje się tylko w bajkach i w filmach. Mam nadzieję, że to zrozumiałeś, zrozumiałaś. I na tym kończymy analizę programu Dody. Będę teraz analizował inne programy, więc proszę cię, zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Kliknij w dzwoneczek, skomentuj, powiedz, co ty myślisz, co myślisz na temat tego, co ja powiedziałem, albo na temat tego, na temat zachowań Dody lub kandydatów w tych odcinkach. Jestem ciekaw twoich przemyśleń, twoich wniosków i wrażeń po tych 10 odcinkach.
No i zapraszam oczywiście do oglądania innych moich materiałów oraz do skorzystania z moich kursów i z artykułów na blogach, które popełniłem przez te ostatnie 17 lat. I linki oczywiście znajdziesz wszystkie w opisie. A my się żegnamy i prawdopodobnie za dzień, dwa wypuszczę drugi film komentujący Ucieczkę do raju. Chyba, że najpierw wypuszczę Ucieczkę do raju, a ten film będzie z Dodą później. Zobaczymy. Trzymajcie się, cześć!